Żyjmy coraz lepiej, po raz 541. Dzień dobry, tu Ania Klimowska. Witam ciepło, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Żyjmy coraz lepiej. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu książki Życie jest sztuką, którą napisała Iwona Majewska Opiełka. Na początku chciałam bardzo podziękować za przemiłe, Komentarze po pierwszym nagraniu i oczywiście zachęcam do kolejnego słuchania. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy coraz lepiej. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Życie jest sztuką. Każdy dzień jest dobry, by zacząć lepsze życie. Wystarczy decyzja. Tak, wystarczy decyzja. Jednakże to ona tak naprawdę wymaga najwięcej energii. Często jest tak, że rzucona w czyjeś serce iskra jest wystarczająco silna, aby rozpalić czyjeś serce, jednak nie na tyle silna, by pomóc wyjść ze strefy komfortu, jaką stanowią stare przyzwyczajenia i poglądy. Doskonale wiadomo, że już nam nie służą, ale są takie znajome, swojskie i bliskie, że wciąż je utrzymujemy. Ponadto potrzebujemy mniej energii na działania znane, utrwalone i w zgodzie z zakorzenionymi przekonaniami niż na wprowadzanie nowych myśli, słów i wierzeń. Czując to, mimo uwodzicielskiej urody niektórych idei, mimo obietnicy, jaką niosą, tylko nieliczne osoby podejmują natychmiastową decyzję o zastosowaniu nowej wiedzy w życiu. Ludzie nie robią tego również dlatego, że czasem, aby życie mogło być kiedyś lepsze, Musi być przez chwilę nieco bardziej wymagające, niełatwe, może wymagać dodatkowej pracy. To tak jak z remontem w mieszkaniu: żeby mogło być ładniej i wygodniej, przez chwilę jest nieładnie i zupełnie niewygodnie. Do tego wszystkiego dochodzi to, że ponieważ niektóre rzeczy trzeba robić inaczej niż dotąd, trzeba o tym pamiętać. Sporo ludzi tego wszystkiego nie chce. Mówią, że nie mam teraz czasu, albo to lubię najbardziej. Nie mam przestrzeni na zajęcie się tym. Część z nich faktycznie kiedyś wróci do świadomego zajęcia się sobą i swoim życiem pod kątem ulepszania go, znajdzie czas i przestrzeń. Czasem dlatego, że któregoś dnia ich niezadowolenie tym, co mają, co robią, czy jak się czują, będzie tak wielkie, że powiedzą zwyczajnie Mam tego dość, trzeba coś zmienić. Dalej potoczą się zdania dotyczące konkretnych obszarów. Nie chcę dłużej żyć w związku, który żadnemu z nas nie daje radości. Nie chcę chodzić do pracy, która niszczy moją duszę i pozbawia mnie energii. Nie chcę mieszkać w miejscu, które mnie przygnębia i nie daje radości zbycia w domu. Nie chcę życia, które zdaje się nie mieć większego sensu niż przeżycie jeszcze jednego dnia. To dobry początek. Podoba mi się powiedzenie, że wszechświat najpierw nam szepcze do ucha inspirujące pomysły, potem puka do naszej głowy jakąś motywującą informacją, która mogłaby zmienić nasze życie na lepsze, aż wreszcie wali nas belką jakiegoś niefortunnego zdarzenia czy oczywistego dyskomfortu. Warto wierzyć, że to wszystko dla naszego dobra. Nawet jeśli w tym momencie tego nie doceniamy, ze stwierdzeń, czego nie chcemy, można już tworzyć zdania mówiące czego chcemy, a to może być początek lepszego życia. Dzień, w którym powstają świadome intencje zmiany okoliczności naszego życia, czy zachowania na lepiej nam służące, można uznać za początek lepszego życia. Oczywiście, za tym muszą pójść konkretne działania. Najpierw pierwszy krok, najbardziej możliwe do zrobienia, a po nim kolejne. Ale jest już decyzja. Są też ludzie, którzy po zetknięciu się z jakąś ideą, która za sprawą rezonansu w ich sercu wydaje się jakby znana, a przynajmniej znajoma, natychmiast zaczynają zmieniać coś w swoim życiu. Czasem jest to zmiana malutka, innym razem znaczna. Ale jaka by nie była, jeśli wykona się widoczny krok w kierunku tego, co może zaowocować lepszym życiem, cały wszechświat zacznie nas delikatnie, przeważnie wszak czasem pojawia się tabelka, popychać w kierunku lepszego życia. Ani się obejrzymy, kiedy będziemy mieli już zdecydowanie lepsze życie i do tego ciekawe perspektywy na przyszłość. Jeśli jesteś osobą, która chwyta różne idee, pomagające żyć jeszcze lepiej, to wspaniale. Mogę ci pogratulować i żywić nadzieję, że znajdujesz w moich tekstach inspirację. Jeśli natomiast dotąd myślałeś o sobie jak o kimś, kto nie ma czasu lub przestrzeni na świadome zajęcie się sobą i rozwojem osobistym, niech ten dzień będzie dniem zmiany. Niech to będzie pierwszy dzień, w którym zrobisz coś w kierunku lepszego życia. Warto przy tym pamiętać, że jedna zmiana która na pewno zawsze jest możliwa, to zmiana Twojego zachowania, Twojego mówienia i wreszcie Twojego myślenia o danej sytuacji. Wszystko może się zacząć już dziś, ale musi się zacząć od Ciebie, Twój ruch. Czy Masz w sobie ewentualną gotowość na zaczęcie drogi w kierunku jeszcze lepszego życia? Odpowiedź jest ważna, bo od niej zależeć będzie to, jak będziesz czytać tę książkę. Odpowiedz sobie, ale może zapisz to także w pamiętniku czy innym zeszycie, który będzie ci towarzyszył w tej podróży. Lepsze życie. Czy ktokolwiek ma prawo podpowiadać innym, jak mają lepiej żyć? Nie. Nie ma. Może sobie pisać różne rzeczy, mówić, prowadzić szkolenia. Nie ma jednak prawa powiedzieć: Wiem, jakie życie jest lepsze i chcę cię namówić do tego, abyś tak właśnie żył. Wszystko, co może bowiem wiedzieć, to to, jakie życie jest lepsze dla niego samego. Potrzebujemy pokory przy radzeniu innym, jak mają żyć, ale też rozwagi przy przyjmowaniu podpowiedzi innych. Wiem na pewno, jakie życie jest lepsze dla mnie, i zaczęłam je świadomie zmieniać, kiedy zdałam sobie sprawę, że nie jestem zadowolona z życia, jakie prowadziłam, że nie czułam, abym się w nim spełniała. Najpierw szukałam po omacku, potem już świadomie szukałam coraz lepszych sposobów, a kiedy je znajdowałam, korzystałam z nich. Robię to niemal regularnie do dziś. Wciąż dostosowuję swoje życie do tego, co szepcze mi serce. Owszem, czasem musi krzyknąć, żeby mnie usłyszała, ale zawsze wracam na drogę swojego spełnienia. Dla mnie lepsze życie to takie, w którym z jednej strony mam zaspokojone swoje potrzeby i podążam w kierunku realizacji pragnień, z drugiej codziennie czuję, że mam coś ważnego do zrobienia, coś do zaofiarowania konkretnym osobom, ale także światu. Lepsze życie jest oczywiście wtedy, kiedy nie tylko czuję, że mam coś ważnego do zrobienia, ale kiedy to robię. To także życie, które wymaga ode mnie przekraczania siebie, swoich ograniczeń, czy też wychodzenia ze strefy komfortu. Jednym zdaniem, to życie, w którym czuję, że otrzymuję coś od świata. Wciąż do niego wychodzę z tym, co mam, i jednocześnie ciągle się rozwijam, wzrastam. O samorealizacji, spełnieniu, realizacji potencjału czy samoaktualizacji sporo się dziś mówi. Prace Abrahama Maslowa są być może częściej dziś cytowane niż w czasach, kiedy wyszedł ze swoją koncepcją. Szczególnie w polskim środowisku, gdzie takie przyzwolenie na zajmowanie się sobą jest stosunkowo nowe. Niestety, prace tego psychologa często interpretowane są dość egoistycznie, tak jakby człowiek miał sam sobie wystarczyć i sam siebie spełnić. To nieporozumienie. Tak, chodzi o realizację własnego potencjału, o wypełnienie swojego posłannictwa. Jednak człowiek do samorealizacji potrzebuje innych ludzi i świata. Inaczej niż gąsienica, która realizuje biologiczny program i staje się motylem, niejako sama dla siebie. Człowiek musi odkryć swój sens i zrealizować go wśród ludzi i z ich udziałem. Nawet wtedy, kiedy doskonalimy siebie, swoje zachowanie, robimy to w kontekście świata i innych ludzi. Nie istniejemy sami dla siebie bez względu na to, jak dobrze jest nam ze sobą samymi. Zresztą sam Abraham Maslow, psycholog, który przecież wprowadził do świata ideę samoaktualizacji, wyraźnie powiedział, że proces ten najlepiej realizuje się poprzez zaangażowanie w jakieś ważne zadanie. A ważne zadania to te, które łączą się z wypełnianiem naszych sensów i zawsze dotyczą ludzi. Do lepszego życia człowiek potrzebuje przede wszystkim poczucia, że jego życie ma znaczenie, że jest ważne, że może z nim i w nim robić coś istotnego, coś, co daje mu pozytywne napięcie, motywację do życia i działania. Trzeba jednak pamiętać, że to, co dawało je kilkanaście lat czy nawet kilka dni temu, dziś może go już nie dawać. Jeśli człowiek nie pędzi ślepo przez życie, Czuje, kiedy oddala się od siebie, od swojego modelu dobrego życia, od poczucia sensu. Zwykle nie czuje się wtedy dobrze. Ten stan może przybierać różne formy, czasem fazy, gdzie dopiero tę ostatnią się zauważa. Od chandry, bliżej niesprecyzowanych uczuć chcenia i niechcenia, przez poczucia zmęczenia i nudy, marazm. Charakteryzujący się mniejszą ilością ruchu, zwiększoną ilością jedzenia i czasu spędzanego z telewizorem, a czasem także częściej spożywanego alkoholu, często samotnie, aż do różnych form depresji. Na tym pierwszym etapie człowiek, tak jak potrafi, szuka sposobów na zlikwidowanie tego wewnętrznego dyskomfortu. Niestety, nie wszystkie sposoby dają dobre rezultaty. Nie zapewni lepszego życia odurzanie się alkoholem, zakupami, życiem od imprezy do imprezy, życiem bohaterów serialu czy wynikami sportowymi. Nawet ciągłe podróżowanie w stylu zwiedzanie nie da tego poczucia. To prawda, że to wszystko urozmaica życie, dodaje mu kolorów. Ale dobre życie to takie, w którym idzie się za swoim wewnętrznym głosem. A ten raczej nie podpowiada nam takich rozwiązań. Człowiek sam musi ocenić, czy jego aktualne życie odpowiada jego pragnieniu. Czy chciałby żyć nieco lub całkiem inaczej? Dobre pytanie pozwalające to zdiagnozować to: czy chcę, aby tak było zawsze? Jeśli odpowiedź brzmi tak, znaczy to, że trzeba jedynie podtrzymywać to, co jest, i być otwartym na nowe. Jednak często szczerą odpowiedzią jest nie. Kiedy najczęściej zdarza się zgubienie poczucia sensu? Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy od dłuższego czasu wszystko układa się świetnie, ale tak samo, gdy z domu wyprowadzają się dorosłe dzieci. Kiedy tracimy kogoś bliskiego, kiedy zwalniają nas z pracy, albo przechodzimy na emeryturę, gdy chorujemy, albo także wtedy, kiedy wychodzimy z choroby, kiedy długo nie robimy tego, co kochamy, kiedy każdy dzień podobny jest do poprzedniego i nic się w nim nie dzieje nowego. I wtedy przydają się takie teksty, jak te, które są przed Tobą książki, które pomagają lepiej żyć, ale także osobiste spotkanie z kimś, komu ufamy. Można też zapytać po prostu swojego serca i posłuchać go. Ale o tym w kolejnym rozdziale. Twój ruch. Pomyśl przez chwilę, czy masz jakieś symptomy, uczucia, zachowania, okoliczności świadczące o tym, że twoje życie może nie być tym Jakiego pragniesz? Skorzystaj z pytania diagnozującego, czy chcę, żeby tak było zawsze? Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za wysłuchanie fragmentu książki Życie jest sztuką. Jestem przekonana, że książka będzie pomocna wielu osobom, że zainspiruje do zastanowienia się, do przemyślenia tego, co. Co jest dzisiaj u każdego z nas, ale też do zatrzymania się i być może skorzystania z porad, które są zawarte w treści książki. Życzę wszystkim przyjemnego dnia, trafnych decyzji i coraz częstszego kontaktu ze swoim sercem. Do usłyszenia. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. Tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę wwwmajewska myślnik Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają ci w twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.